Zajebiście, mamy kurczaki. Teraz jak je rozmnożyć? Co mogę mieć? A może nasionka Boguś? Weź zwykłe sitsy. Sitsy zwykłe? A mam, no. Masz przy sobie, czy przynieś? Tak, udało się. Okay, nie mam przy sobie, ale zaraz przyjdę. Ach, kurde. Ja tam genialny. To sand muszę rozwalić normalnie, czy to... Sand rozwalasz tym młotkiem tak specjalnym, czy nie? A, młotkiem specjalnym. To jest stone hammer, tak? Tak. Okej. Okay. I teraz wrzucasz to beczki z wodą. Tu masz trzy beczki. I tu też jest jeden dust. To postawię tak dziwnie. Tam się jeden klej wyrabia. Okej. Kurczaki się... A ile potrzebujesz, Rafał? Kurczaki się kurczakują. Bo to jest 5. Mały kurczaczek biega. Jak ładnie. One są fajne, takie słodkie, co? No, takie fajniutkie. Ty, Rafał, talk to me. Ile potrzebujesz kleju? A wiesz co, nawet nie wiem. Już robię kolejne zadanie, wiesz? Ale ile potrzebujesz, powiedz mi. Czekaj, sprawdzę. Potrzebujesz jeszcze takie niebieskie kuleczki, co nie? Mhm. Halo, za halo w mordę walo. Ja po prostu potrzebuję bliksy, żeby wyrobić. Troszkę ich jest. Dużo, bardzo, bardzo dużo bliksów muszę wyrobić. A seared bricks? Patrz, Rafał, tutaj mamy ten... Tutaj mamy też scorch bricks. Z tego też się da zrobić. Bricksy chyba. O, właśnie chyba te. A masz sand jakiś? Został ci jeszcze jakiś sand? Trzy kostki. To daj mi. Give it to me, baby. Give it, halo? Właśnie nam krowa spadła. To offspring był. Boję się, to jest za mało miejsca, rozbuduję to trochę. Wypadła nam krowa? Nie, ale tak wygląda, jakby wypadała. A wiesz co, to musi być ten lag serwera. A to wiesz co, jakbyś rozbudował to, rozbudowaj to tutaj, nie? Jakoś tak, żeby... Gdzie mam rozbudować, o czym tu mówisz? Tą platformę wtedy rozbuduj. Nie rób nowej, tylko to rozbuduj. Na większą? No. Ale jak ja mam wyjść pod to? Będą mi uciekać krowy. Zrób sobie ten... znowu platformę pod tamto, tą kobestonową, jak robiłeś wcześniej. No dobra. Później da się zrobić takie maszyny, które będą na przykład automatycznie zabijały te wszystkie zwierzątka. Brzmi co najmniej strasznie. Tragicznie. No. Zabawnie. A? Czy ja wiem, dla nich zabawne to nie jest pewnie. No tak, ale dla nas mięsko fajnie. Zostanę wegetarianinem. Chrześcijanin. Nie wiedziałem, jasne, że mięsko jest z takich ładnych żyjątek. Myślałem, że to gdzieś na drzewach rośnie. I co jeszcze? Ja pierdolę. Gdzie ty się wychowałeś? Ja kiedyś do Antosia mówię, że coś jadł. Aha, przyniosłem dziczyznę do domu. Znajomy mąż jest, leśniczym, jest myśliwym. I czasami upaluje jakiegoś zielenia. I tak... I mówię do Antosia, że tam Ania zrobiła jakieś tam tą potrawę, jakieś tam, nie wiem, gulasz to był, czy co to tam. I pytam Antosia, wiesz, do takiej jelonek, nie, jak Bambi. On mówi, pyszne. Się kurde ładnie zająknął, co? Dokładnie, pyszne. A to mały skurczybyk. Ja myślałem, że zaraz będzie, prowadzę go do płaczu, on pyszne i w ogóle, kompletnie. Kurde, Antoś to naprawdę jest dziwny mały człowieczek, kurde. To go nie rusza, ruszają go poprotki. Masakra. Tak, a poprotek się boi panicznie. No. Już nie, ale jak był mniejszy faktycznie. Kiedyś tak. Gdzie to było? Się spinaliśmy na jakąś górę, pamiętam. O, to było... Tak, no właśnie. Ben Lomond. Na Ben Lomond chodziliśmy. Ben Lomond. Panowie, ten kolejny claim reward. Dobra, zaraz. Jest Hike Owen, Hike Jinx. I możemy sobie wybrać znowu Graveyard Soy czy Scorch Bix. O co chodzi z tą ziemią, kurde? Po cholerę nam tyle. Pewnie nie wiem, ja wezmę sobie te bliksy w takim razie. No, trzeba te bliksy, bo one będą potrzebne. No, to ja biorę. Wy już wybraliście wcześniej ten Graveyard Soy, nie?
Sprawiliście to? Chyba tak. Ja tak mam. To weźcie ten bricks, bo zbudujemy potem ten high oven. Prawie miejsca okay. Nie mam u siebie w ekwipunku. I bricksy wrzućcie do tej skrzyni tutaj też. Serduszko kolejne. Dostałem punji sticks. O, kuźwa, jeszcze mamy niepotrzebne. A propos punji sticks, ostatnio coś mi się coś o Korei gdzieś czytałem, ale już nie pamiętam co. Punji to raczej Punjabi. Ale tak mi się skojarzyło. Dobra, mam torbę. Co będzie w torbie, panowie? Zgadujemy. Kolejne samplingi. A ja chcę to oczywiście, no ja się nie mylę. Czwarty raz. Ja pierdolę, Rafał. Chyba czwarty raz z kolei. A z czego? Do czego? Cherry saplings. No do dupy. Serio, trzeba będzie tam alejki z drzewami zrobić. Co się stało? Ja pierdolę. Zacząłem, widzę, no ale... Straciłem rachubę w ogóle, poczucie czasu i w ogóle... Z moją kawą wypiłem. Rozum też. Nie, chciałem powiedzieć, co się stało... Kurwa, nie pamiętam. Spaka, bogi. Kompletny... Jest dziwaczem, wszyscy cię znają. To znaczy, że to wszyscy uważam, że jestem jakimś dziwakiem, czy co? Sklerotykiem. Ale autentycznie nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Chciałeś skłamać. Nie, to nic z kłamstwem nie miało wspólnego. Boguś, jak masz jakieś torcze, to oświet to, bo to jest całe żółte. Będzie niebezpiecznie wkrótce. Jedną mam. Ja pierdolę, co jest z tymi schodami tak? To ja kurde tak jak ci nie zrobił. Szmordę, jeże. Póki to byłeś ty, tak? No. Ja pierdolę. Człowiek dochodzi do pewnego momentu i musi podskoczyć. No bo kuźwa, tego się nie dało zrobić normalnie, że bez problemu się chodzi, co? Boguś? Panowie, kolejny clay reward. Rafał, ja nawet nie zdążę wrócić z innego miejsca, już ty odlazły kolejny jakiś reward. Co? Deep tank, okej. Okay. Super. Ja sam zapomniałem to. Dobra, bo mówicie mamy... Limestone, jakie gówno. Dobra, kolejne saplingi, jakie będą tym razem? Plum sapling. Czy wy też tak dostajecie? To jesteś wkurzający, wiesz? Takie gówno dostajesz na stop. No i ja pierdolę. Naprawdę, ja ci pierdolę za to. Przecież my marujemy takie fajne rzeczy na pewno. Dobra, co ja chciałem zabrać? To... Ledy... Jaki jest cel nasz? Ten wrócić do domu? Nie, zbudować latające państwo. Z tymi królami przez trzorzy. Ja dostałem pełno bricksów. Large... Blackstone bricks. Lapis... Bricks i tak dalej, i tak dalej. Etcetera. O, wędkę dostałem. Reed Fishing Rod. Ciekawe na chuj mi to wszystko. Wędki tutaj chyba były do tej skrzyni tutaj wkładane. No to już mamy trzy, to będzie czwarta ta kolekcji. Trzeba będzie może jakąś gablotę zrobić z tymi wszystkimi śmieciami. Gdzie były wędki? Wędki, sorry, tu? Wędki... Nie, Boguś, tutaj koło tych pieców. Tutaj tych. Dobra, to jest wreszcie. Cool. Gdzie jest drewno? O, tu. Drewno też koło jednej z tych skrzyń tam jest. Oakwood. Oj, kurde, ale mi rzuciło. Plate. Jak się robi? Jest energia, super. O, chyba wiem. Planter działa. Co tutaj zasadzić? Nie mam żadnych sadzonek. Tu są jakieś śmieci na tym benchu jednym. Ale co tam jest? Tam jest copper? Redstone i coś takiego. To jest moje. No na chwilę jak coś to możesz to zabrać, a co? Bo ja tam się robiłem. Czy jak to możliwe, że to postawiłem w tym miejscu? Och. Dobra, ja chcę coś zasadzić. Co my chcemy zasadzić tam? A znaczy gdzie?
Co potrzebujemy do jedzenia na przykład, żeby... Bo tam zrobiłem to pole, nie? O, już wiem, drzewa zasadzę. Tararara. Marty, co muszę wsadzić, żeby wyrobić sobie steel ingot? A jak tu nie mamy żadnych tych, jakichś tych kubiennych małych? A... Potrzebujesz steel? No, od cholery. Jak się robi steel w takim razie? Steel... Ingoty, nie? Steel ingot. Potrzebujemy block of steel. Albo steel nuggets. Steel nuggets. Steel. Zgadnijcie, co właśnie widzę przed oczami. Motorówkę. Kurwa, jajko, ale z czego ona się znalazła tutaj piętro niżej? A może dziurę zrobiłeś? Nie ma tu żadnej dziury. Czyli mówisz, Bóg, że nie zgadłem, tak? Nie. Ale kto by się martwił, że nie zgadłeś? Dobra, zasada tam drzewa. Będziemy mieli liście. Co to za... Co wy tu zrobiliście, ten? Co to za durne sody? Bugi, kurde. Ja już mroczyłem właśnie. Czy wy wszyscy musicie narzekać na moje schody? Nic ciekawego do roboty nie mamy. Rafa, nie wiem jak robi się z tym, musisz pokombinować. Spróbuj rzucić iron do czegoś, nie wiem. Albo wybierz sobie jakieś inne zadanie. Chyba tak. Jak zrobić? A właśnie co, Rafał? Ty masz tą żółtą książkę teraz. No. Znaczy tam nie jest napisane właśnie, jak się robi steel. Czekaj. Albo w innej książce. Materials on you. A ja czy muszę się ciągle poświęcać jeszcze? W jakim sensie poświęcać? Krew. Nie. No to już kilka razy zrobiłem, więc nie wiem. Spoko. Na pewno nie zmarnuje się twoja krew. Steel, okay. O ja pierniczę. I co? Jest napisane czy nie? Coś pokazałem, są jakieś rysunki. No to pracz na obrazki, co? Pracz to. Zerry ten nakieruje myszką na obrazki i nie pokazuje, co to jest. Aj, karamba. Chcą, żebym dalej wybudować komnatę najpierw. Ha? No, potrzebuję własny pokój. Ja pierdolę, już nie rozumiem. To jest autentyczna karamba. Okej. Okay. Czy to działa, czy nie? Sheer leaves, yes. Small shrimps, no. Okej. To przydałoby się, żeby ktoś przyszedł z podmilem. Nikt nie ma oczywiście, co? Ja mam. Dobra, to sam znajdę. Ten... Nie wiem, czy mnie nie słuchać, ale widziałem, że ja mam, ale jak chcesz sobie sam zrobić? Słyszałem, ale kurde. To szybciej sobie sam to wezmę ze skrzyni, niż ty mi to dasz. Działa! Chcesz zobaczyć, jak działa nasza maszyna, która nam ścina drzewa? Pokaż. Yippee-ki-yay, motherfuckers, holy yeah, jestem zajebisty. Patrzcie, tutaj jakieś drzewo na przykład powiększę. Wow. I tutaj wszystko trafia do tej skrzyni tutaj. Mamy, zobaczcie ile mamy już liści. Dobre. No. I z liści się robi ziemię, prawda? Tak. Ale sadzi do przodu, ja. Trzeba będzie zrobić właśnie kilka takich właśnie harwesterów i planter. I wtedy będziemy robili różne na przykład warzywa. Bo tam są te wszystkie for the hoarders, nie? No. I trzeba zobaczyć, które warzywa musimy zasadzić w dużej ilości. A czym to jest zasilane? Zawsze to będzie... Od spodu jest zasilane kablem. Bager, dałeś kuźwa czadu dałeś. No. Rafa, patrz, teraz jeszcze w tym, słuchaj, kom. Ja ci teraz dam, właściwie stąd zabrałem, a nie, właściwie jak zabrałeś stąd sludge? Zamienimy się, ja dam ci, co ci mogę dać? Nie, wiesz co,